Dzisiaj nauczymy się wspólnie Seek and Destroy zespołu Metallica. Pokażę Ci wszystkie części, jak je zagrać na gitarze. Bierz wiosło w dłoń, bo zaczynamy kolejną lekcję. Ta lekcja jest fragmentem kursu nauki gry na gitarze dla każdego poziom 4. Jest to darmowy kurs dostępny dla wszystkich, a oglądasz go za darmo dzięki wsparciu moich patronów. To właśnie oni finansują powszechną gitarową edukację, wspierają moją pracę dobrowolnymi wpłatami. Jeżeli uważasz, że to co robię jest wartościowe, zapoznaj się z profilem na Patronite. Można mnie wesprzeć już od 10 zł miesięcznie. Jeżeli przerabiasz moje kursy sumiennie i uczciwie, pierwsza część Seek and Destroy nie powinna stanowić dla Ciebie żadnego problemu, więc nie będę jej omawiał, po prostu pokażę, jak ją gram i wyświetlę taby. Problem stanowi druga część, która jest w znacznie szybszym tempie. O ile podstawowy fragment utworu jest w 140 bpm, o tyle tam wchodzimy w okolice 200. W zależności od tego, jakie wykonanie sprawdzicie, to oscyluje to około 195 do 205-209 bpmów, także to będzie nasz cel. Tam naprawdę robi się jadka z prawą ręką i nad tym fragmentem chciałbym pochylić się dłużej. Jeżeli lekcja Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, powiedz znajomym o tym kursie, udostępnij go na jakiejś grupie gitarowej, napisz komentarz dla zasięgu, a jeżeli nie wiesz co napisać, na końcu będzie hasło dzisiejszego odcinka. Uwaga, uwaga! W tym riffie ukryłem subtelny błąd, jestem bardzo ciekawy, czy jesteś w stanie go rozpoznać ze słuchu, porównując zapis z oryginalnym nagraniem. Spróbuj to zrobić, nie korzystaj z innych tabów i napisz w komentarzu, co się nie zgadza. Naturalnie grać możesz jak chcesz, ale moja wersja jest większym wyzwaniem na jednostronne kostkowanie, utrudnia je trochę i daje mniej miejsca na odpoczynek dla prawej ręki. Na końcu odcinka znajdziesz rozwiązanie. We'll be right back.
Ćwiczenie downpickingu to zadanie dla mistrzów zen i nie mam tutaj na myśli tego, że jest to trudne, tylko wymaga sporo dyscypliny i cierpliwości. Jeżeli chcecie szybko zasuwać downpickingiem, musicie przede wszystkim się rozluźnić, jest to klucz do szybkiego grania. Rozluźnienie oraz ograniczanie ruchu, czyli żeby nie wachlować ręką nie wiadomo jak, ale starać się grać jak najkrócej, jak najmniejszy ruch, najmniejszy powrót i tak dalej. Ale wszystko zaczyna się od luzu, więc gdy zaczniecie sobie już rozczytywać tą partię bridge'ową, spróbujcie zagrać absolutnie od niechcenia w żółwim tempie. Zwróćcie też uwagę na jakość dźwięku, czyli to, w jaki sposób wydobywacie struny, czy ten dźwięk jest fajny, czy ten palm muting ma moc, więc na początku skupcie się na tych elementach, tempo przyjdzie z czasem. Gdy już zagranie w ten sposób nie sprawia wam problemu i rzeczywiście jesteście w 100% rozluźnieni, odpalamy metronom na wolne tempo, na przykład 100 bpm, włączam i ósemkami taka, 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 taka. Jeżeli chociaż odrobinkę czujecie spięcie, czy to w barku, w przedramieniu, bicepsie, czy tutaj przy nadgarstku, to zwolnijcie. Szukamy takiego tempa, w którym jesteśmy w stanie zagrać to absolutnie od niechcenia, z totalnym luzem i powolutku będziemy zwiększać to tempo, ale będziemy je budować na zasadzie powtarzania dobrych ruchów, a nie forsowania i siłowego grania. Jeżeli chodzi o ruch, jaki wykonujemy przy downpickingu, to nie jest to ruszanie góra-dół, czyli uderzenie w dół i powrót, tylko bardziej jest to takie kołysanie. Pamiętacie naprzemienne kostkowanie? Mówiłem tam, że ten ruch nie jest idealnie równoległy do dechy, tylko bardziej kołysany. Widzisz to? To jest taki ruch w tą stronę. Delikatny, bo delikatny, ale jednak ta składowa robi dużą różnicę przy tym, że się nie spinamy i nasze uderzenia są bardziej efektywne. Łatwiej wrócić z tej pozycji do uderzenia niż z tej pozycji, gdzie jesteśmy zaklinowani między strunami. Pamiętasz, co wspominałem o oszczędności ruchu? Zależy nam na tym, żeby jak najmniej odskoczyć od struny, żeby ruch ręki bardziej przypominał drganie, a nie wachlowanie. Jeżeli masz duży problem z rozluźnieniem w trakcie grania, przede wszystkim przypilnuj barku, żeby on się nie podnosił w trakcie grania. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że gitarzyści metalowi bardzo często mają nisko gitary na pasku, to też pomaga się rozluźnić. Im niżej bark, tym łatwiej tutaj o mniejsze spięcie. Kolejna kwestia to oparcie ręki na korpusie. Musisz naprawdę czuć, że ta ręka ci tutaj spoczywa, a nie, że musisz ją jakoś utrzymywać w równowadze, czyli opieramy się tutaj, można spróbować troszkę głębiej. Zauważyłem, że oparcie w ten sposób daje dużo więcej luzu niż na przykład granie w ten sposób. To jest wszystko indywidualne, trzeba pokombinować, daj sobie czas. Nie od razu da się zagrać 200 bpm, bo pamięć mięśniowa musi się zbudować poprzez systematyczne ćwiczenie, ale jest to osiągalne dla każdego, kto odrobinę myśli, wyciąga wnioski i ma pokłady cierpliwości. Taby do tej lekcji zostały udostępnione na grupie patronów mojego kanału. Jeżeli chcesz je pobrać, dołącz do nich. Patroni również otrzymują dostęp do filmu na długi czas przed jego premierą. Hasłem dzisiejszego odcinka jest Dzikfilt. Napiszcie w komentarzu, jeżeli dotrwaliście aż do teraz. Jest to hołd dla gościa, który napisał tę partię. Hetfield jest mistrzem downpickingu. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, ćwiczcie pilnie. Gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!
Panie i panowie, odpowiedzią na zagadkę w dzisiejszym programie jest niesforna ósemka, której nie powinno być w trzecim takcie. Riff zgodny z oryginałem prezentuje się następująco.